Tytuł kursu: podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł: preparaty i akcesoria do zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na dłonie i stopy. Temat: domowe sposoby na piękne dłonie. Witajcie! Jak wiadomo, każdy z nas chciałby mieć piękne dłonie, jednak nie zawsze jest to możliwe. Czasami przyczyną są czynniki zewnętrzne, a czasami po prostu winni jesteśmy my. Istnieje jednak wiele zabiegów i sposobów, aby walczyć z uciążliwymi problemami naszych dłoni. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, aby co jakiś czas wykonywać peeling dłoni. Jednym ze sposobów jego wykonania jest zmieszanie jednej łyżeczki stołowej oliwy z oliwek, jednej szklanki cukru oraz połowy filiżanki soku z cytryny. Tak powstałą mieszankę należy wcierać w skórę dłoni przez 5 minut, następnie zmyć ciepłą wodą. Zagwarantuje to wygładzenie skóry, jak i jej oczyszczenie. Gdy nasza skóra jest sucha i potrzebuje natychmiastowego nawilżenia, bardzo skuteczna może okazać się kąpiel w oliwie z oliwek. Oliwę trzeba podgrzać, dodać witaminę A i E oraz kilka kropel soku z cytryny. Dłonie należy moczyć przez 10 minut, następnie wykonać ich masaż, a niewchłoniętą pozostałość preparatu wytrzeć za pomocą ręcznika. Jeśli dłonie są zniszczone i popękane, należy szybko udzielić im niezbędnej pomocy. Można użyć do tego zabiegu wody po ugotowanych ziemniakach. Należy zamoczyć w niej dłonie na jakieś 7 minut, następnie trzeba spłukać w letniej wodzie, a po osuszeniu wmasować krem pielęgnacyjny. Zabieg spowoduje, że skóra będzie gładka i elastyczna. Jeśli natomiast odmroziłaś sobie ręce, zrób im na przemian ciepłą i zimną kąpiel. Czynność powtórz 15 razy. Aby efekt był skuteczniejszy, do zimnej wody należy włożyć szałwię lub miętę, a do ciepłej wody rozmaryn lub pokrzywę. Na koniec możesz posmarować dłonie maścią nagietkową. Gdy dłonie są zniszczone, możesz do ich regeneracji użyć krochmalu lub siemienia lnianego. Aby przygotować krochmal, wystarczy wymieszać jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej z 1 litrem wody. Jeśli wolisz siemię lniane, do 1 litra wody dodaj 2 łyżki siemienia lnianego. W takich miksturach mocz dłonie przez około 7 minut, następnie osusz i posmaruj je maścią nagietkową. Efekty są zadowalające. Istnieje wiele domowych sposobów na piękne dłonie. Wystarczy próbować i łączyć produkty, które mamy w danej chwili pod ręką. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.